Paco Power System Blood Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy po sportowym podsumowaniu roku 2011. Proszę powiedzieć, czy jest Pan zadowolony z sukcesów naszych sportowców? Czy te sukcesy są, można powiedzieć, na miarę możliwości, jakie wspólnie tworzymy. Mówię tutaj o dostępnej infrastrukturze, ale również i o możliwościach finansowania poszczególnych klubów czy dyscyplin. Sport dzisiejszy kosztuje. I teraz, jak się tak przyjrzeć możliwościom finansowania przez sponsorów w naszym regionie, no to umówmy się, nadzwyczajnie nie jest. Z budżetu przeznaczamy bardzo dużo środków na sport, ale znaczna ich część na utrzymanie infrastruktury i budowę nowej infrastruktury. Stąd my widzimy to w kategoriach takich. Te wyniki, które mamy, są satysfakcjonujące. Oczekiwalibyśmy, że w przyszłości będą zdecydowanie lepsze, czy może inaczej, że więcej będzie tych sukcesów, bo akurat ci zgromadzeni w Trybunale odnieśli sukcesy i za to im dzisiaj dziękowaliśmy, za pracę i wyniki. Natomiast oczekiwalibyśmy również w przyszłości, że tych zaproszonych gości będzie więcej. Mamy dzisiaj opracowaną strategię rozwoju sportu. Mamy Radę Sportu, którą powołałem i której przypisuję ważne funkcje takiego strategicznego zarządzania lubelskim sportem, przy moim udziale oczywiście. I teraz do tej strategii chcemy dobudować budżety wieloletnie, tak żeby poszczególne dyscypliny, kluby wiedziały, na co mogą liczyć, ile z budżetu miasta, ile muszą pozyskać zewnętrznych źródeł, jak ustawić szkolenia czy ten moduł szkoleniowy. Zależy nam również na odrębnym premiowaniu i będziemy z budżetu przeznaczać na to środki tych dyscyplin, gdzie tworzy się te fundamenty szkolenia w różnych grupach wiekowych, czyli inaczej mówiąc, jest zaplecze. Mamy dzisiaj oto sytuację, w której znakomite dziewczyny z SPR-u tak naprawdę nie mają za sobą młodych zawodniczek, które kiedyś je mogą zastąpić, bo te szkolenia w którymś momencie zostały przerwane. Dzisiaj mamy próbę i Sabiny Wodek i innych piłkarek, którzy odeszły z czynnego uprawienia sportu, szkolenia, ale to wszystko jest trochę spóźnione, więc zakładam, że te dyscypliny czy te kluby, w których te działania związane z szkoleniem młodych zawodników, młodych sportowców były podejmowane, będą premiowane poprzez dodatkowe środki przeznaczone na to z budżetu. I chciałbym również mieć możliwość zarysowywania takiego planu szkoleniowego, z którego wynika, że jak dzisiaj coś zaczynamy, to za 3 lata mamy ten wynik sportowy, który założyliśmy. I pod takie kontrakty warto przeznaczać środki finansowe. Czyli inaczej mówiąc, my inwestujemy w sukces, który znakomicie promuje Lublin. To jest oczywiście początek naszej drogi, ale zakładam, że ze środowiskiem sportowym, poprzez Radę właśnie Sportu i poprzez osoby tam zgromadzone, będziemy w stanie znaleźć wspólny język, czy uzgodnić właśnie tego typu działania. Chciałbym również tu podkreślić, że niezależnie od dokonywania pewnych priorytetów czy wyborów co do finansowania i wielkości finansowania, chcemy zapewnić tym wszystkim, którzy w różnych, czasami trudnych warunkach finansowych prowadzą działania, środków na działania w takim wymiarze jak dzisiaj nie zabraknie. Z budżetu tych środków przeznaczamy dosyć dużo, ale różnie będziemy rozkładali akcenty, czyli duży nacisk na szkolenia młodzieży i jednocześnie alokować będziemy środki z budżetu na kluby według najwyższych klas rozgrywkowych, czy tego kryterium i oczywiście popularności. Z całą pewnością priorytetowe będą te dyscypliny, które cieszą się największym uznaniem kibiców. Spróbujemy przedyskutować ze środowiskiem taki sposób działania w najbliższych latach, a zakładam, że infrastrukturalnie w perspektywie najbliższych 2, najpóźniej 3 lat będziemy zrównani z innymi miastami, co do których wiemy, że sport jest na najwyższym poziomie. Jak ocenia Pan ogólnie kondycję lubelskiego sportu? To jest właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałem, pytanie właściwe. Znaczy, na miarę tych możliwości, które stworzyliśmy sobie nawzajem,
mówię tutaj o finansowaniu, o bazie organizacyjnej, o tych fundamentach szkoleniowych, powiązaniu tego sportu uczniowskiego, akademickiego z tym profesjonalnym, to powiedziałbym, wyniki nie są złe. Natomiast z całą pewnością oczekiwania są dużo większe. Jeśli dzisiaj przeciętny kibic oczekuje z jednej strony emocji na stadionie czy w hali, a z drugiej strony dobrego, profesjonalnego sportu, to trzeba mu to dać, bo inaczej on tu nie będzie przychodził. Jeśli oglądamy emocjonujące biegi w stadionie żużlowym, gdzie przychodzi 3-4 tysiące, a potrafi 5 tysięcy kibiców, to widać wyraźnie, że żużel jest ulubioną dyscypliną. Jeśli na SPR przychodzi z jednej strony kilkaset osób, ale potrafi przyjść i 3 tysiące, to widać wyraźnie, jak emocje są tutaj ważne. Czyli jeśli jesteśmy w stanie wykreować widowisko, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy w najwyższej klasie rozgrywkowej, tak jak w przypadku żużla, ale widowisko, które buduje te pozytywne emocje, pozwala oczywiście również przyjść z całą rodziną, z dziećmi i przeżyć te wydarzenia sportowe, to uważam, że to, co zrobiliśmy, to, co robimy, czy to, co sportowcy robią, należy ocenić pozytywnie. Ja dzisiaj dziękowałem sportowcom za pracę i za wyniki, natomiast musimy mierzyć tą satysfakcję satysfakcją kibiców. Kibice chcą wiedzy. Jakie nadzieje wiąże Pan z tym rokiem? Czekają nas Igrzyska Olimpijskie? Przede wszystkim najpierw mamy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i tutaj oczywiście ta dawka sportu będzie taka trochę uderzająca, tak. Będziemy mieli również strefę kibica w Lublinie, część będzie się przemieszczała na stadiony Polski i Ukrainy, będzie chciała oglądać na żywo, więc ta dyscyplina będzie dominowała w tym pierwszym półroczu. Igrzyska olimpijskie rzeczywiście są trochę na razie w cieniu piłki nożnej, ale są dla nas bardzo ważne. Myślę, że warto lekkiej atletyce w szczególności zapewnić taki trochę PR-owskie wsparcie. Mamy znakomite tradycje i w Polsce, i w Lublinie. Tak naprawdę niezłą bazę szkoleniową, bo oddaliśmy niedawno halę w szkole przy Wojciechowskiej. Ten zespół szkół kształci znakomicie, ma dzisiaj możliwości rozwoju tego sportu młodzieży, ale również i goszczenia drużyn w dobrych warunkach. Chcemy tam zlokalizować jeszcze taki mini stadion, czyli coś w rodzaju Orlika lekkoatletycznego. Jestem zainteresowany, żeby w szybkim czasie zmodernizować stadion przy Zygmuntowskich, ten lekkoatletyczny. Możemy zatem być taką regionalną, nie powiem potęgą, ale mocną stroną tej części Polski i chciałbym, żeby igrzyska we wszystkich dyscyplinach, ale akurat z punktu widzenia lekkoatletyki dały taki impuls do odbudowy tego potencjału, bo to, że mamy znakomitych pływaków, wiemy. W grach zespołowych nasze sukcesy w regionie są na razie może poniżej oczekiwań, ale mamy tutaj pewne perspektywy. I lekkoatletyka, która jest łatwa do uprawiania, pomijając oczywiście ciężką pracę i talenty, ale łatwa, bo nie wymaga jakiejś skomplikowanej infrastruktury. To jest między innymi ta dyscyplina, w której chcielibyśmy uciec trochę do przodu tymi naszymi działaniami. I olimpiada, i Mistrzostwa Europy powinny być taką promocją sportu i aktywności naszych, zwłaszcza młodych ludzi. Stadion przy ulicy Krochmalnej na pewno dojdzie do skutku. Tak, ten proces dzisiaj jest budowania stadionu na etapie projektowania. Mamy wydyskutowane wszystkie szczegóły związane już ze stadionem. Firma hiszpańska, która projektowała stadiony dla Realu Madryt między innymi, o dużym doświadczeniu, powinna nam zaprojektować piękny i funkcjonalny stadion. Stadion będzie zbliżony tą funkcjonalnością najbardziej do Stadionu Krakowi, który powszechnie jest uważany za jeden z najlepszych w Polsce. Natomiast oczywiście architektura, ta estetyka czy ładność tego stadionu wydaje mi się, że będzie budziła, tak, jeszcze dyskusję. Mnie się on podoba. W tej wersji, którą uzgodniliśmy, uważam, że otrzymujemy ładny stadion. Na koniec 2013 roku powinien stadion być.
co oznacza, że zapewne nie zdążymy w 13 roku już rozgrywać na nim meczów, natomiast w 14 tak. I też chciałbym, żeby nasza drużyna Motor, która ma szansę dzisiaj na awans do pierwszej ligi w perspektywie najbliższych lat, mogła być realnie brana pod uwagę jako potencjalny kandydat do ekstraklasy. Wtedy można powiedzieć, mamy nowoczesny stadion, mamy dobrej klasy drużynę i będą emocje i kibice. Dla mnie jest to o tyle ważne, że ta infrastruktura służyć powinna wydarzeniom sportowym. Im więcej ich będzie, tym lepiej dla kibiców i lepiej również dla budżetu miasta, bo wtedy są te przychody, które pozwalają pokryć koszty eksploatacji stadionów. Na pewno w wymiarze najbliższych 3 lat powinniśmy zrobić duże pchnięcie infrastrukturalne. Budujemy stadion, chcemy modernizacji stadionu żużlowego rozpocząć przynajmniej, chyba że będziemy mieli wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu, a wtedy możemy coś przyspieszać. Stadion lekkoatletyczny, chcielibyśmy również tutaj wspomagać tę infrastrukturę szkolną czy dzielnicową i tu mamy również pewne zamiary budowania takich centrów sportowych, tak jak chociażby w dzielnicy 10, ale też i chcemy zwiększyć dostępność młodzieży do hal i basenów. Stąd kolejne 2 baseny. Nad basenem olimpijskim zastanawiamy się, ponieważ ma on bardzo małe dofinansowanie. Jeśli Ministerstwo Sportu nie zwiększy to dofinansowania, to nie podołamy. Musimy realizować duże inwestycje drogowe. Mówię tutaj o drodze dojazdowej do obwodnicy, czy generalnie o kilkuset milionowych wydatkach na drogi. W związku z powyższym ja jestem optymistą i uważam, że w najbliższych latach powinniśmy rozwiązać te problemy, zwłaszcza z dostępem do infrastruktury i oby problemy z finansowaniem sportu. Wspaniałe plany i oby doszły do realizacji. Z nami Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublina, specjalnie dla użytkowników pako.pl. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.